Hej dzieciaczki, dzisiaj mam bardzo ważne zadanie. George, braciszek Pepy, ma dzisiaj urodzinki, a ja obiecałam zrobić mu super przyjęcie. Tylko co ja bidulka tutaj wymyślę? Nie wiem. Hej, wiem, olśniło mnie. Shopkinsy z 7. sezonu na pewno mi pomogą. Idę je znaleźć. O, cześć kochany, słuchaj, mam sprawę do Ciebie. Pomożesz mi zrobić pyszny tort dla George'a? No hej kochana, jasne, że Ci pomożemy. Poczekaj momencik, a torcik będzie gotowy. Sama się zdziwisz, jak czadowo wygląda. A oto, zobacz, jest ten śliczny torcik. Myślę, że będzie idealny dla George'a. Z tego, co słyszałam, to George ma 3 latka. Zaraz postawimy 3 świeczki na samej górze dla niego. I oto są świeczuszki dla George'a. Wow, ale wspaniały jest ten torcik. George normalnie nie uwierzy, że to wszystko dla niego. Wow. A tutaj ustawimy babeczki dla gości. Będzie to bardzo miły poczęstunek. Na pewno do George'a przyjdzie wielu przyjaciół. Wow, jak słodziutko tutaj jest. I oczywiście nie zapomnijmy o specjalnym miejscu dla jubilata. George sobie będzie tutaj siedział i słuchał, jakie wszyscy mają dla niego wspaniałe życzenia. A my też możemy być na tym przyjęciu. Bardzo chcemy. Proszę, ten torcik naprawdę jest śliczny. Bardzo prosimy. Przychodzimy ze stoiska z waty cukrowej. Możemy wskoczyć na ten torcik? No jasne, już Was ustawiam. Okej, wszystko gotowe. George oraz jego siostra i reszta przyjaciół mogą przychodzić na przyjęcie. Okej, wszyscy goście są gotowi, to czekamy tylko na jubilata. George, gdzie jesteś? Chodź tu do nas. Jest i nasz jubilat. Wszystkiego najlepszego, George. 100 lat, niech żyje nam George. George, kochany braciszku, spójrz, jaki śliczny torcik jest dla Ciebie przyszykowany. A teraz najważniejsza rzecz. Musisz zdmuchnąć świeczki i pomyśleć życzenie. Wow, ale super! No dobra, świeczki zdmuchnięte i życzenie pomyślane. Czy teraz możemy zjeść kawałek tortu? Okej, George, to teraz usiądź na specjalnym miejscu dla jubilata. Proszę, to jest miejsce dla Ciebie. A teraz pozwólcie, że każdemu dam kilka słodkości. Babeczka dla George'a i słodkości dla pozostałych gości. Mam nadzieję, że Wam wszystko będzie smakować. Jakie pyszniutkie! Tutaj wszystko jest takie dobre! Masz rację, Pepa! Te urodziny są wspaniałe! George, nasz kochany jubilacie, razem z Shopkinsami mam dla Ciebie 2 super niespodzianki. Po pierwsze, musisz wejść tam do góry, gdzie są świeczki i poczekać na małe co nieco. Ojejku, co tutaj się wydarzy? Już czekam! Hurra! Tadam! Niespodzianka! Szalone Shopkinsy wyskakują z tortu i życzą Ci wszystkiego najlepszego! George, mamy jeszcze jedną niespodziankę. Tutaj w jednym kawałku tego dużego tortu kryje się niespodzianka. Sprawdź szybciutko! Ojejku, co tutaj jest? Tam są schowane Shopkinsy! Ale wspaniała niespodzianka! Spróbuję je wysunąć. Wyskakujcie, kochane! Mniam, mniam, ale słodziutki prezent! Kochany, Twoje przyjęcie dobiega już do końca. I jak wrażenia z imprezki, jaką zorganizowaliśmy? Ja chciałbym wszystkim podziękować, którzy zorganizowali to wspaniałe przyjęcie.
A Wam, kochani, jak podobała się impreza urodzinowa George'a u Shopkinsów? Koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. I do zobaczenia na kolejnej imprezce!